Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 29 maja 2020 roku, katecheza tak, jak czujecie i policzyliście. Katecheza 80. Czy miłujesz mnie bardziej? Czy jest szansa, żebym pewne rzeczy w naszym życiu dokładnie się tak ciągną? Czy zawsze jest szansa? Czy zawsze mam szansę? Dzisiaj, słuchajcie, jeśli jesteś oglądaczu czy słuchaczu, człowiekiem dość młodym i to będzie może trochę trudne, bo podzielę się z czymś takim od serca i może trochę trudnym, to poproś mamę, tatę, którzy zresztą są bardzo blisko ciebie i powiedz, no, mama, pomóż zrozumieć, o co chodzi Agacińskiemu. Jak to zrozumieć? Ale myślę, że damy radę. Słuchajcie, kiedy klęczałem przy łóżku mojej żony, która zachorowała na nowotwór, dowiedzieliśmy się o tym w czwartek. W poniedziałek już miała być operacja. I tuż przed operacją, kiedy odwiozłem ją do szpitala i rozmawiałem, zadawałem sobie i jej, i Bogu pytanie, czy jest szansa? Czy jest szansa, żebym jeszcze zdążył zadać te pytania, które bardzo chciałem zadać? Czy jest szansa, żebym przeprosił Boga, moją żonę za to chciałbym jeszcze w życiu przeprosić? Czy jest szansa, żebym spełnił te marzenia, które jeszcze mam? Ale najbardziej chyba właśnie było to, czy zdążę naprawić coś, co niestety gdzieś tam wymagało może nie tylko jednego przepraszam. I wtedy moja żona pocieszyła mnie. Jarek, ufajmy. To ona mnie, słuchajcie, pocieszyła i przypomniała mi właśnie ten tekst, który dzisiaj jest tym kluczowym tekstem z Ewangelii według świętego Jana. Jezus rozmawia ze świętym Piotrem. Jezus rozmawia ze świętym Piotrem, który jeszcze 3 dni temu mówił: Jezu, nigdy Cię nie opuszczę, nigdy Cię nie zostawię, choćby wszyscy uciekli, ja nie, o nie, będę z Tobą. I ucieka, zostawia, grzeje się przy ognisku i kiedy Jezus czeka na osądzenie, święty Piotr zmaga się ze swoimi trzykrotnymi: nie wiem, kim jest Jezus, nie znam Go, nie wiem, o czym mówisz. I właśnie w tej Ewangelii, czytanej dzisiaj, w 21 rozdziale, czytamy, że święty Piotr spotyka Jezusa. Ma szansę. Tak jak 3 razy powiedział: nie znam Go, nie wiem, o czym mówisz. Nie znam Jezusa. Jezus przychodzi, podchodzi do Niego i daje Mu szansę. Zadaje Mu 3 pytania. Piotrze, czy miłujesz mnie bardziej, aniżeli ci inni uczniowie? Genialne też pytanie. Jezus nie pyta się, czy tak w ogóle mnie kochasz? Czy mnie lubisz? Czy pamiętasz, jak chodziłeś ze mną? Albo czy pamiętasz, zaparłeś się mnie? Jezus się po prostu pyta, czy kochasz mnie, miłujesz mnie bardziej. My czasami mówimy: tak, no kocham Boga, no kocham żonę, no kocham coś. Tylko właśnie tu jest numer, że Jezus oczekuje, żebyśmy kochali Go nie tak w ogóle, nie też pomiędzy wieloma innymi rzeczami, które mamy w życiu, o i to, tych ludzi, o kocham jeść, niektórzy mówią. Jezus chce, żebyśmy kochali Go bardziej. I święty Piotr 3-krotnie odpowiada: tak, Panie, kocham Cię, Ty wiesz, że Cię kocham. Ty wszystko wiesz. Za drugim razem tak samo: Panie, no, Ty wiesz, że Cię kocham. Tak. I za 3 razem też mówi: tak, Panie, kocham Cię, miłuję Cię.
trzy razy się wyparł, Jezus daje mu szansę trzykrotnie wyznać miłość. Z serca wyznać miłość. Jakby tą miłością Piotr mógł zmazać i tymi łzami, które wcześniej wylewał z powodu tego, co uczynił, mógł teraz przykryć swój grzech nie swoją świętością, tylko właśnie miłością Jezusa. Co ja robię? Dopiero teraz zauważyli? Dopiero teraz zauważyłeś? Pewne rzeczy w naszym życiu dokładnie się tak ciągną. Ja nie rozumiemy sensu niektórych rzeczy. Dlaczego cierpienie? Dlaczego trud? Dlaczego ktoś mnie nie rozumie? Ja się tak starałem i tyle rzeczy zrobiłem, a ktoś mnie nie zrozumiał. Nie przyjął. Macie takie sytuacje, w których też byście najchętniej zadali Panu Bogu pytanie, czy ja mam jeszcze szansę? Czy ja mam szansę zmienić to? To, w czym wydaje mi się, że wciąż po prostu, z czym wciąż mam problem. Ja wciąż to samo mówię. Zauważyliście, jak jest z grzechami? Nie? Po prostu to jest zestaw. Zestaw zmieniamy czasami kolejność, nie? Albo czasami mówimy głośniej, albo zakwalifikujemy niektóre na początek, albo niektóre na koniec. Ale to jest pewien zestaw. Myślę, że regularnie każdy z nas zadaje sobie pytanie. Panie Jezu, czy to, co jest taką szarością codzienną, to jest wszystko? Czy ja mam jeszcze szansę wyjść z moich problemów? Czy ja mam szansę zdążyć przeprosić te osoby, które w głębi duszy czuję, że powinienem przeprosić? Panie Jezu, czy ja mam szansę zrealizować? No właśnie, i teraz. Nie tylko swoje marzenia. Jezu, czy ja mam szansę zrealizować Twoje marzenia w życiu? Więcej. Jezu, czy ja mam szansę poznać Twoje marzenia dotyczące mojego życia? Panie, czy jest szansa dla tego wszystkiego, co jest wielkim pytaniem w moim sercu? Czy jest szansa? Zawsze jest szansa.